A moje miasto to Białystok. Gośćmi Radia Yard są Joanna Kozłowska, organizatorka Podlaskiego Śniadania Mistrzów. Witam gorąco. Dzień dobry. A także Marcin Rosengarten, dyrektor meetingu Diamentowej Ligi Memoriału Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W weekend szykuje się kolejna edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. Tym razem motywem głównym jest Japonia. Dlaczego akurat Japonia? Tak naprawdę to jest już 18. edycja tego wydarzenia, więc po kolei przechodzimy przez wszystkie zakątki świata. Były edycje amerykańskie, europejskie, włoskie, hiszpańskie. Czas na Japonię. Czas po prostu zasmakować trochę Azji. No właśnie, jakie smaki będziecie prezentowali? Będziemy mieli specjalną japońską strefę, w której oczywiście pojawią się sushi, ramen, japońskie znane już dobrze w Polsce desery mochi, ale będą też nasze restauracje lokalne, które specjalizują się w innych kuchniach i tutaj będziemy mieli japońskie fusion, czyli dania, na przykład pizza czy burgery, ale z japońskim twistem, z różnymi dodatkami, na przykład z sosem wasabi. Czyli generalnie na ostro też może pojemy trochę. Tak, na pewno coś na ostro się znajdzie. Okej, okay, a jakie jeszcze atrakcje będą się szykowały w ramach tego podlaskiego śniadania mistrzów? W klimacie Japonii. Oczywiście na wejściu piękna dekoracja z kwiatem wiśni, przy której każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie. Będziemy mieli warsztaty sushi. Sushi warcaby. Turniej, w którym będziemy grali pionkami zrobionymi z rolek sushi przestawianych pałeczkami. Jadalnymi? Jadalnymi, oczywiście. Zwycięzca zgarnia wszystko z planszy. Okay. Będzie też spotkanie z lokalną drużyną jiu-jitsu. Każdy będzie mógł przymierzyć strój, spróbować swoich sił w trakcie treningu. Dla dzieci animacje związane z matematyką. Japończycy się w niej lubują i tutaj będziemy uczyli się na japońskich liczydłach. Tak przedstawiać się będzie ta impreza. Wstęp oczywiście jest bezpłatny. Tak, oczywiście wstęp na imprezę jest bezpłatny. Za jedzenie płacimy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście może przyjść ze swoim koszyczkiem. Może przyjść ze swoim koszyczkiem, skorzystać z tych atrakcji, które proponujecie. Jakiej frekwencji spodziewacie się, jeżeli chodzi o tę imprezę, biorąc pod uwagę to, że to już nie jest pierwsza taka impreza, jak te poprzednie cieszyły się jakim zainteresowaniem? W ciągu całego dnia to są tysiące białostoczan i turystów, które odwiedzają ogrody Pałacu Branickich, w których ta impreza się odbywa. Tak to wygląda. Zachęcamy gorąco do tego, żeby skorzystać, bo generalnie mówiąc ten weekend będzie stał pod znakiem imprez dosyć mocno. No właśnie, przechodzę tutaj do pana Marcina. A propos meetingu ambasadorów białostockiego i podlaskiego sportu wystąpią absolutne gwiazdy, w tym nasi olimpijczycy. Panie Marcinie, kto taki zaprezentuje się białostoczanom? To tak, nasze gwiazdy na pewno rano odwiedzą Pałac Branickich, aby sobie tutaj zjeść sushi. Oni są mega dużymi fanami, po i Maria Andrzejczyk. A to można tak przed startem bezpośrednio? Ale oczywiście, myślę, że śniadanie każdy lekkoatleta, każdy sportowiec może spokojnie zjeść. Szczególnie takie lekkostrawne rybki i ryż. Także tutaj myślę, że zamiast hotelu, to wybierzemy się do Pałacu Branickich, a potem od godziny 13 już stadion na Zwierzyńcu. Tak jak wspomniałem, kilkunastu medalistów olimpijskich, mistrzostw świata i Europy pojawi się na stadionie lekkoatletycznym. Meeting ambasadorów białostockiego i podlaskiego sportu, bo żaden inny region w Polsce, szanowni państwo, nie ma tylu medalistów olimpijskich i mistrzostw świata, jak właśnie Białystok i województwo podlaskie. Ja tylko powiem, że dwie ostatnie największe imprezy, czyli Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata, to są medale tylko i wyłącznie zawodników Podlasia Białystok, bo i Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki to zawodnicy Podlasia Białystok. Do tego oczywiście Maria Andrzejczyk, nasza medalistka z Tokio, a zatem od godziny 13, kilkanaście konkurencji, dwie godziny fajnych, lekkoatletycznych emocji dla tych naszych gwiazd. To także jest fajny moment, żeby spotkać się z białostocką publicznością, bo i Wojtek przecież stadionuje na stadionie w Białymstoku, trenuje na co dzień i Maria Andrzejczyk tam codziennie rzuca. Także oczekują tłumów kibiców z całego regionu podlaskiego. Powiedzmy co nieco o formie tych zawodników. Jeżeli chodzi o Maria Andrzejczyk, tutaj ta forma, no niespecjalnie, ale może się uda poprawić to w Białymstoku. No ale jeszcze oprócz tego jest choćby Natalia Kaczmarek, która, jak wiemy, bije rekordy za rekordami. Tak, ale ja myślę, że dla nas, dla naszych wszystkich zawodników to był w miarę równy sezon, bo Maria Andrzejczyk rozpoczynała sezon właśnie w Białymstoku od powrotu do formy, czyli do rzutów powyżej 60 metrów i taką formę prezentowała w tym roku. Nie udało się co prawda na Igrzyskach Olimpijskich, chociaż wygrała eliminację, ale pokazała w eliminacjach, że potrafi rzucać bardzo daleko. 65 metrów to jej najdalszy rzut od 4 lat, także w tym roku mimo wszystko wróciła do formy, a tutaj czuje się jak w domu i myślę,
myślę, że z pomocą białostockich, podlaskich kibiców naprawdę możemy fajnie zakończyć ten sezon i pokazać, że jednak jeszcze Majka będzie w kolejnych latach rzucała, a Wojciech Nowicki, no to wygrał tutaj w maju w Białymstoku, wygrał Mistrzostwa Europy w tym roku. No i na deser ostatnia konkurencja, czyli przed godziną 15 Natalia Kaczmarek będzie biegała na 300 metrów, pewnie po zwycięstwo. Na 300 metrów, a nie na 400. Dokładnie. Tym razem nietypowy dystans. Tak jak Wojtek Nowicki oczywiście będzie rzucał młotem, tak jak Maria Andrzejczyk będzie rzucała oszczepem. Tak, Natalka wybrała sobie dystans na 300 metrów. Chce sobie sprawdzić szybkość. Być może coś fajnego zaprezentuje, bo to jest jednak dystans taki nietypowy, rzadko biegany. Dawno Natalka go nie biegała, bo przynajmniej 5 miesięcy. No, może na to zakończenie sezonu coś fajnego. Maria Andrzejczyk tutaj kończy sezon, Wojciech Nowicki kończy sezon. Podziękujmy im za te fajne wspomnienia z tego roku. Natalia ma jeszcze przed sobą jeden start, ale w ten weekend także kończy sezon. Okej. Okay. Informacje w tych sprawach, jeżeli chodzi o te wydarzenia weekendowe, znajdziecie oczywiście na stronie choćby facebookowej Miasta Białystok, czy też bezpośrednio choćby Podlaskiego Śniadania Mistrzów, o którym mieliśmy okazję rozmawiać. Także jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tutaj w Białymstoku, on także będzie informował o tym, co będzie działo się na Zwierzyńcu. Na Zwierzyńcu wstęp oczywiście także jest wolny dla kibiców. Oczywiście. Spodziewamy się pełnego stadionu. Spodziewacie się pełnego stadionu, a jeżeli chodzi o takie wydarzenia, takie imprezy, Białystok jest dobrym miejscem na organizację lekkoatletycznych zmagań? Rewelacyjnym. Ja przypominam sobie pierwszy raz w Białymstoku, byłem w 2017 roku na Mistrzostwach Polski i byłem po prostu w ogromnym szoku. 3 dni lekkoatletycznych emocji, stadion był wypełniony do ostatniego miejsca, przepełniony. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Polski przez 3 dni było tak pełno. No i potem już jakby co roku meeting, który organizujemy na Rynku Kościuszki, meeting gwiazd na Rynku Kościuszki, także pokazuje, że kibice w Białymstoku są spragnieni lekkiej atletyki. Do tej pory na Rynku Kościuszki nie mogliśmy zaprezentować ani Natalii, ani Wojtka, ani Marii. No i w końcu się doczekaliśmy, że mamy meeting drugi, którym właśnie te nasze gwiazdy, medaliści olimpijscy będą mogli się prezentować białostoczanom. I pewnie nie ostatni. Tak, dzisiaj na konferencji pan prezydent Rudnicki i pan marszałek już zapowiedzieli, że to będzie rok rocznie. No właśnie, więc tego się trzymajmy. Podobnie jak Podlaskie Śniadanie Mistrzów, ono też z pewnością będzie jeszcze po tej Japonii do nas długo wracało, prawda? Tak, na pewno. Już mamy plany na przyszły rok, bo to będzie wielki jubileusz. 10 lat i 20 edycja. Gośćmi Radia Yard byli Joanna Kozłowska, organizatorka Podlaskiego Śniadania Mistrzów i Marcin Rosengarten, dyrektor meetingu Diamentowej Ligi Memoriału Kamili Skolimowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. A moje miasto to Białystok.